Wir gehen noch eine Minute zurück nach Esra 7. Jeszcze jedną minutkę wróćmy do Esdrasza 7. Wir sahen da in Vers 10, dass Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Widzieliśmy w nim w 10. wersecie, że Esdrasz postanowił sobie w sercu zbadać zakon pański i prowadzić go w czyn oraz nauczać Izraelu jego postanowień i praw. Er hatte gelesen, er hatte getan. On czytał i on też to czynił. In kapitel 9 und 10 kommt man zu ihm, was sollen sie tun wegen dieser Unordnung. A w rozdziale 9 i 10 czytamy o tym, że lud przyszedł do niego z pytaniem, co mają zrobić z powodu tego nieporządku, jaki nastał. Und er gibt da Hilfe. I on daje pomoc. Aber wir wenden uns jetzt nach dem Buch Nehemiah. Ale my teraz skierujemy nasz wzrok na księgę Nehemiasza. Und da möchte ich mit Ende von Kapitel 7 anfangen. I chciałbym zacząć rozważanie końcem rozdziału 8. Die Ereignisse in diesem Buch finden etwa 13 bis 15 Jahre später. Wydarzenia w tym rozdziale odkrywają się około 14 do 15 lat później. Nur das letzte Kapitel nimmt noch weiter Jahre. Tylko ostatni rozdział odgrywa się później. Aber hier ist Esra noch am Leben. Ale tutaj Esdrasz jeszcze żyje. In diesem ersten Kapitel ist nicht der Führende. A w pierwszych rozdziałach to nie on jest tym, który prowadzi. Das ist Nehemiah. A jest nim Nehemiasz. Nehemiah diente am Hof des persischen Königs. I on, Nehemiasz, służył na dziedzińcu króla. Er hatte eine sehr hohe Stelle da. On miał tam bardzo wysokie stanowisko. Er war eigentlich über die Sicherheit des Königs. On był postanowiony nad bezpieczeństwem króla. Am Ende des ersten Kapitels lesen wir, ich war nämlich Mundschenk des Königs. W 11. wersecie pierwszego rozdziału czytamy o tym, że był on pod czaszą królewską. Er musste dem König die Getränke bringen. On musiał przynosić królowi napoje. Und in der Zeit war es, das war ein gefährlicher Posten. Manchmal versuchte jemand, den König zu ermorden durch Gift. I to było bardzo odpowiedzialne i niebezpieczne stanowisko, gdyż czasami bywało w tamtych czasach tak, że ktoś chciał otruć króla. Mundschenk war dafür verantwortlich, dass dies nicht geschehe. A taki podczaszy był odpowiedzialny za to, żeby coś takiego się nie przytrafiło. So musste den Wein erst kosten und dann dem König geben. I dlatego on musiał najpierw spróbować wina, a dopiero podawanie zostało to dalej królowi. Das war ein sehr hoher Posten, dass der König ihn so vertraute. To było bardzo wysokie stanowisko i posiadała je osoba, która miała wielkie zaufanie dla króla. Und dieser Nehemiah hörte, dass Jerusalem noch in Schutt und Ruine da lag.
A i ten Nehemiasz usłyszał, że Jeruzalem leżał w ruinach, w gruzach. Das lag ihm auf dem Herzen. Hier hat man den Tempel wieder gebaut. Czytaliśmy przed chwilą, że świątynia została na nowo odbudowana. Aber es war keine Mauer um der Stadt. Ale dookoła miasta nie było muru. Die Feinde konnten rein und rausgehen. I wrogowie mogli wychodzić i wchodzić. Pleasure Weber and Helfensteine und kommt rein. Wystarczyło, że mogli się wspiąć po kupie gruzów, kamieni i byli w środku. Absonderung von der Welt gab es da nicht, weil keine Mauer bestand. Odłączenia, nie istniało odłączenia od świata, ponieważ nie było murów. Und Nehemiah lag es auf dem Herzen, ich möchte doch so gerne dahin, um die Mauer wieder aufzubauen. I właśnie Nehemiasz miał na sercu to, aby powrócić do Jerozolimy i odbudować te mury. Oft hört man von dieser Mauer als Absonderung von der Welt. Często słyszy się o tych murach, że były one oddzieleniem, odłączeniem od świata. Und man denkt nicht so viel daran, dass die Mauer ein Schutz war gegen die Feinde in der Welt. I często zapomina się o tym, że właśnie to mur jest tym, co chroni przed wrogiem ze świata. Nehemiah diente dem König. Nehemiasz służył królowi. Und es war Gesetz da, dass man nicht traurig sein durfte in der Gegenwart des Königs. A istniało prawo, że nie można było być smutnym w obecności króla. Wir lesen in den Psalmen, Psalm 16, dass in deiner Gegenwart ist Fülle der Freude. Czytamy w Psalmie 16, że w Twojej obecności jest pełnia radości. Diesen König wollten Götter sein. A właśnie ci królowie chcieli być bogami. Wir finden es auch bei Daniel. Was der König unterschrieben hatte, konnte nicht geändert werden. Przypomina mi to Daniela, gdzie był też o królu mowa, że jak coś podpisał, to nie można było tego zmienić. Was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, darf nicht geändert werden. Także to, co Bóg dał nam w swoim słowie, nie może być zmienione. Im Buche Esther, niemand konnte von sich selbst in die Gegenwart des Königs eintreten. A w Księdze Estery czytamy, że nikt sam z siebie nie mógł tak po prostu przyjść przed oblicze królewskie. Niemand kommt zu Gott aus eigenem Willen. I także nikt z nas nie jest w stanie przyjść przed oblicze Boże z własnej woli. Der König musste das Zepter ausstrecken. Oder man musste berufen sein. Oder sonst musste der König das auf den Dach gönnen. Sonst war es Todesstrafe. I to właśnie król musiał wezwać kogoś do siebie, że można było do niego przyjść, albo musiał wyciągnąć do tej osoby złote berło. I tylko w tym momencie można było do niego przyjść. W innym przeciwnym wypadku taką osobę czekała kara śmierci. Dieser König wurden wie Götter behandelt. Królowie więc byli postrzegani i traktowani jak bogowie. Fastete monatelang. Nehemiasz modlił się i pościł przez miesiące. Wie könnte ich helfen, die Mauer wieder zu bauen? Jak mogę pomóc, aby odbudować mury? Eines Tages sah der König, dass Nehemiah traurig aussah in seiner Gegenwart. A pewnego dnia król zauważył, że Nehemiasz w jego obecności był smutny. I on spytał się, dlaczego jesteś smutny. Nehemiah sagte, er war traurig, weil die Mauer um der Stadt seiner Väter in Trümmern da war.
A on powiedział, jestem smutny, ponieważ mury miasta moich ojców leżą w gruzach. Was möchtest du denn haben? Ja. Cóż chcesz? Spytał król. Ja, ich möchte nach Jerusalem gehen und da die Mauer aufbauen. A on odpowiedział, chcę wrócić do Jerozolimy i odbudować mury. Nehemia wurde dann Landpfleger über das kleine Provinz jenseits des Euphrat. I wtedy Nehemiasz stał się odpowiedzialny tam za tą budowę po jednej stronie Eufratu. Und fand da auch viele Feinde, die das verhindern wollten. I on napotkał się tam z wieloma wrogami, którzy chcieli tą budowę Das findet man in den ersten Kapitel dieses Buches. Und die Mauer wurde gebaut trotz aller Opposition. I to o tym czytamy w pierwszych rozdziałach tej księgi, ale też czytamy o tym, że te mury zostały pomimo wszystko, pomimo tego oporu odbudowane. Ein ganz interessantes Buch, wo man liest, wie die Mauer gebaut wurde, trotz Opposition von außen und von innen. I jest to naprawdę bardzo ciekawa księga, jeśli się czyta ją pod tym względem, jak te mury zostały pomimo oporu ze strony zewnątrz, jak i wewnątrz, jak one zostały odbudowane. Denn dem Feind gefällt die Absolvierung von der Welt, die Christen haben sollten, es gefällt dem Feind gar nicht. Gdyż wrogowi w ogóle nie podoba się oddzielenie, które pragną mieć wierzący od świata. Aber manche Christen mögen auch nicht so abgesondert sein. Ale niektórzy chrześcijanie wcale też nie chcą być tak oddzieleni od świata. Ponieważ takich czeka często wydrwienie. Wenn man dem Herrn treu sein will, das ist nicht leicht in dieser Welt. Jeśli chce się wiernie za Panem iść, to nie zawsze będzie to łatwa droga. Aber in 52 Tagen wurde diese Mauer wieder gebaut. Ale my czytamy, że przy okresie 52 dni te mury zostały odbudowane. Und dann lesen wir, wer diejenigen waren, die im Buche Esra im zweiten Kapitel zurückkamen, das ist Kapitel 7. I teraz tutaj w siódmym rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy o tych ludziach, którzy w Księdze Estrasza w drugim rozdziale powrócili do Jerozolimy. Und als dies in Ordnung ist, finden wir in Vers 72 von Kapitel 7, dass die Priester und die Leviten und die Torhüter und die Sänger und die aus dem Volk und die Netanim und ganz Israel wohnten in ihren Städten. I w wersecie 72 tego rozdziału czytamy o tym, że kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i pozostały Izrael w swoich miastach. Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, synowie Izraelscy byli już w swoich miastach. Zgromadzili się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną. Der erste Tag des siebenten Monats war ein Fest Jehovas, das Posaunenfest. Dann wurden Posaunen geblasen und das Volk sollte zusammenkommen. W tego siódmym miesiącu pierwszego dnia było święto Święto Trąb. No, święto Trąb. I wtedy było całe lotnisko, to było świętowane, gdzie oni mieli tymi, na tych trąbach. Ja, danke. Sie, das Volk kam zusammen. Aber jetzt, Lud miał się zebrać razem.
Es war kein Raum groß genug, sie versammelten sich auf dem offenen Platz vor dem Wassertor. Żadne pomieszczenie nie było w stanie ich pomieścić, więc oni się zgromadzili na placu przed bramą wodną. Das Wassertor erinnert uns an das Wort Gottes. Ta brama wodna przypomina nam o Słowie Bożym. Stilles Wasser in der Schrift spricht vom Wort Gottes. Też spokojna woda w Słowie Bożym mówi o Słowie Bożym. Fließendes Wasser oder sprudelndes Wasser spricht vom Heiligen Geist. A wytryskująca woda albo wzburzona woda mówi o Duchu Świętym. Wir werden als Braut Christi gewaschen mit dem Wasser des Wortes. My jako oblubienica Boża jesteśmy obmyci wodą Słowa Bożego. Und ja, der Herr sprach mit der Frau in Samaria über lebendiges Wasser. A Pan Jezus rozmawiał z tą kobietą w Samarii o żywej wodzie. Und in Johannes 7 spricht er von dem, der zu ihm kommt, aus seinem Bauch werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Und das steht ausführlich, dass dies den Heiligen Geist bedeutete. A w 7 rozdziale czytamy o tym, jak Pan Jezus powiedział do tego człowieka, że z niego w nim obudzi się woda, która sama wytryskuje, i to jest obraz Ducha Świętego. Hier kommt das Volk zusammen. Tausende Leute. Tutaj lud przychodzi, zbiera się tysiące ludzi razem. Sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. I czytamy tutaj, że Estrasz rozkazał, aby przyniosiono księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. In den Tagen hatten Leute nicht jeder seine eigene Bibel. W tamtych czasach nie było tak, że każdy posiadał w ręku swoją własną Biblię. Wir haben großes Vorrecht, die Bibel zu haben in unserer eigenen Sprache. To jest wielki przywilej, że możemy posiadać Biblię w swoim własnym języku. Für mehrere hundert Jahre gab es nur die Bibel auf Lateinisch. Przez wiele setek lat istniała tylko Biblia w języku łacińskim. Und das gewöhnliche Volk konnte Lateinisch nicht lesen, noch verstehen. A wiele ludzi z prostego ludu nie potrafiło czytać ani pisać po łacinie. In anderen Teilen hatte man die Bibel auf Griechisch. Aber in eigener Sprache hatte keiner, oder kaum einer. A w innych częściach świata ludzie posiadali Biblię w języku greckim. Ale we własnym języku praktycznie nikt nie posiadał Biblii. Wir haben sogar Bibel für Kinder. Teraz nawet istnieją Biblię dla dzieci. Es ist gut, wenn Kinder früh lernen, die Bibel zu lesen. I jest bardzo dobrze, kiedy dzieci od małego uczą się, aby czytać Biblię. Das Volk hier hat Vorbereitungen gemacht. Tutaj lud poczynił przygotowania. Und wir lesen dann, dass am ersten Tag, im zweiten Vers, am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, sowohl von Männern als Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Czytamy tutaj w wersecie drugim, że Esra przyniósł zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. Und wir freuen uns, dass wir auch heute zusammenkommen können, Männer, Frauen und solche, die mit Verständnis zuhören können. A także my możemy cieszyć się, że tutaj możemy być zgromadzeni zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i ci wszyscy, którzy już potrafią ze zrozumieniem słuchać słowa. Denn Gottes Wort ist für alle, nicht nur für die Männer, nicht nur für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder.
Ponieważ Słowo Boże nie jest tylko dla mężczyzn albo tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Als der Herr Petrus fragte, liebst du mich? Und Petrus beantwortete mit einem anderen Wort für lieben, ich hab dich gern. Und der Herr sagte ihm, weide meine Lämmlein. Czytamy o Piotrze, kiedy Pan się go zapytał, czy miłujesz mnie? A on mu odpowiedział innym słowem użytym na to słowo określenie miłości, że tak, miłuje Pana. Pan powiedział do niego, paść owieczki moje. A dopiero wtedy powiedział moje owce. Najpierw jagnięta, potem owce. I tych owiec miał strzec. Ale najpierw było powiedziane, żeby to właśnie owieczki mogły też coś otrzymać. I naprawdę dla mnie jest to często bardzo przykre, kiedy bracia bardzo używają wyszukanych myśli, także dzieci nie potrafią z tego nic zrozumieć. Dass Kinder nur still sitzen sollen und nichts für sie gibt, das ist immer schade. Szkoda jest, że dzieci często muszą siedzieć po prostu cicho być, a same z tego nic nie mają. Der Herr liebt die Kinder, er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Bo Pan Jezus miłuje dzieci i mówi do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Werd ihn nicht. Nie zabraniajcie im. Und er nahm sie in seine Arme. I on bierze je na swoje ramiona. In Lukas lesen wir, dass es auch Säuglinge dabei war. W Ewangelii Łukasza pisano o tym, że nawet były przy tym niemowlęta. Und er sagt, er segnete sie. A Pan błogosławił je. Und worin besteht der Segen? Dass man alles gut versteht? A gdzie, na czym polega błogosławieństwo? Na tym, że się wszystko rozumie? Das kann Segen sein. To może być błogosławieństwo. Aber wenn der Herr ein kleines Baby in die Arme nahm. Ale kiedy Pan Jezus brał małe dziecko na swoje ramiona, und es segnete er es. I błogosławił je. Wie viel hat es verstanden? To ileż ono zrozumiało? Es konnte vielleicht die Liebe seines Herzens fühlen. Może mogło tylko odczuwać miłość, która była z jego serca. Auch wenn von seinen Worten das Baby nicht verstanden hat. Pomimo, że z jego słów niewiele mogło rozumieć. Und die Liebe des Herrn Jesus müssen wir fühlen. Und unsere Kinder sollten auch die Liebe des Herrn Jesus fühlen. I my powinniśmy czuć miłość naszego Pana do nas. Także nasze dzieci powinny ją odczuwać. Diese Versammlung war von Männer, Frauen und alle, die Verständnis hatten, zuzuhören. Tutaj to zgromadzenie było złożone z mężczyzn i kobiet, z wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. Und sie hatten kein Mikrofon. I oni nie mieli mikrofonu. Wenn wir 50.000 Leute hier hätten, im Offenen, im Freien, ja, wir würden manches bauen, dass sie alle hören könnten. Gdybyśmy my tutaj mieli 50 tysięcy ludzi zebranych, to byśmy nieźle się natrudzili, żeby zbudować coś, żeby wszyscy mogli nas słyszeć. Sie hatten ein großes Gerüst gebaut, es stand obendrauf. Und einige Leviten standen mit ihm. I oni tutaj też rozbudowali taki podest, na którym mógł stać Ezrasz i kilku Lewitów stało razem z nim. Er muss laut gelesen haben. On musiał bardzo głośno czytać. Vers 3 sagt, und er las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag. In Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. W wersecie trzecim czytamy, że czytał on na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu.
Im 5. Mose, ich glaube, Kapitel 31, hatte Gott geboten, dass alle 7 Jahre das Volk zusammenkommen sollte und das Wort Gottes sollte ihnen vorgelesen werden. W 5. Księdze Mojżeszowej, myślę, że to jest w 31. rozdziale, Bóg przykazał, żeby lud co 7 lat zbierał się na jedno miejsce i żeby słowa tego zakonu były odczytywane. Wie viel würden wir lernen, wenn wir nur einmal jede 7 Jahre das Wort Gottes hören? Ile byśmy się nauczyli, gdybyśmy co 7 lat słuchali zakonu Pana? O, diese Leute kamen zusammen, sie wollten hören, was Gott in seinem Wort zu sagen hätte. I tutaj ci ludzie pragnęli przyjść na to miejsce i słuchać ze skupieniem, ponieważ byli bardzo ciekawi, co Bóg chciał w swoim słowie im przekazać. Esra stand oben auf diesem Gerüst und dann in Vers 4 sagt, neben standen ihm und da sind mehrere Namen gegeben. I Esra stał na tym podwyższeniu drewnianym, a z nim stali inni lewici. I tutaj są wymienieni ich imiona. Ja, und Vers 5 sagt, dass Esra das Buch öffnete vor den Augen des ganzen Volkes. A w wersie 5 czytamy, że Esra otworzył księgę na oczach całego ludu. Das Buch hatten die meisten vielleicht noch gar nicht im Leben gesehen. Niektórzy z tych ludzi, którzy tam byli zebrani, możliwe, że tej księgi jeszcze w swoim życiu w ogóle nigdy nie widzieli. Gottes Wort. Słowo Boże. Sie standen auf. Oni wstali. Ja. Sie, als es öffnete, stand das ganze Volk auf. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen, Amen. A Esdrasz pobłogosławił Pana Wielkiego Boga, a cały lud podniósł swoje ręce i odpowiedział Amen, Amen. Wir sehen hier große Ehrfurcht. Widzimy wielką bojaźń. Solche Ehrfurcht haben manche leider verloren. Tak, tą bojaźń wielu chrześcijan już straciło. Selbst die Muslime haben mehr Ehrfurcht für ihren Koran als meist die meisten bekennenden Christen für Gottes Wort haben. Nawet niektórzy z islamu mają większą bojaźń przed ich księgą, przed Koranem, niż niektórzy z wyznawców chrześcijaństwa. Koran muss immer über die unter der Hälfte des Leibes stehen Koran, und nichts darf man drauf legen. Koran musi być zawsze powyżej drugiej połowy ciała w rękach trzymany i na nim nie może nic położyć. Das sind ihre Wege, aber wir freuen uns, dass wir die Bibel haben, wir können sie auf dem Schoß halten. To oczywiście są błędne drogi. My się cieszymy, że możemy posiadać Słowo Boże i możemy też je mieć na swoich kolanach. Wenn nötig können wir die Bibel irgendwo hinlegen. I aber wir müssen uns immer daran erinnern, es ist Gottes Wort. I możemy położyć ją też wszędzie, ale i tak musimy zawsze o tym sobie przypominać, że to jest Słowo Boże. Ja, sie verneigten sich, sie warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Tak, tutaj skłonili swoje głowy i oddali pokłon Pana z twarzami zwróconymi ku ziemi. Und dann lesen wir dann im 7. Vers wieder von einer ganzen Reihe Männer und da steht dabei, und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz. Und das Volk stand an seiner Stelle. I w wersecie 7 czytamy znowu parę imion i
pod koniec, że lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. And as one eigentlich von früh morgen bis zu Mittag, weiß nicht wie viele Pausen sie gemacht haben, ob sie Pausen gemacht haben. To było od rana do południa i nie wiemy o tym, czy oni w ogóle jakikolwiek robili przerwę pomiędzy. Sie haben keine schönen Stühle, wie wir hier haben. I oni nie mieli takich pięknych krzesł, jak my tutaj mamy. Sie standen die ganze Zeit und hörten zu. Oni po prostu stali i słuchali. Und wie ich es mir vorstelle, ich sage es nur, wie es meine Vorstellung, diese Männer, die genannt sind, und die Leviten, waren ziemlich durch das Volk zerstreut. Dokładnie nie wiemy, jak to jest, ja tylko powiem, jak ja sobie to wyobrażam, że ci ludzie, którzy tutaj są wymienieni, a także lewici, byli rozproszeni pomiędzy ludem. Ezra hat einen Abschnitt von dem Gesetz gelesen. Ezra przeczytał fragment zakonu. Und wir lesen Vers 8. Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. I czytamy tu w 8 wersecie i czytali zakon, z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Wir haben hier drei Teile. Mamy tutaj trzy części. Erstens, man liest Gottes Wort deutlich. Po pierwsze, słowo czytać się wyraźnie, to jeszcze jest wyraźnie czytanie. Das tat Esra. Esra hatte die einzige Kopie des Wortes Gottes in der Hand. To czynił Ezrasz. On miał jedyną kopię Słowa Bożego w swoich rękach. Und wir müssen uns bedenken, das Gesetz Gottes war vor 900 Jahren vorher gegeben, in der Zeit Moses. Musimy to sobie przemyśleć. Zakon został spisany 900 lat wcześniej, w czasach Mojżesza. Sprachen ändern sich mit der Zeit. Języki zmieniają się z czasem. Ich finde 900 Jahre altes Englisch fast unmöglich zu verstehen. Die Sprache hat sich so geändert im Laufe der Zeit. Na przykład teksty w języku angielskim lat 900 lat wcześniej są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Gdyż język w tym czasie tak bardzo się zmienił. Wenn ihr etwas auf Polnisch von dem Jahr 1100 lesen solltet, werdet ihr es verstehen? Gdybyście wy przeczytali takie stare teksty z po języku polskim, to czy byście je rozumieli? Ist eine Frage. Aber auch hatte sich die Sprache geändert. Das Gesetz war in Hebräisch geschrieben. Und die Leute zu dieser Zeit sprachen Aramäisch. I przecież zakon był też spisany w języku hebrajskim, a ci ludzie rozmawiali w języku aramejskim. Die Sprachen sind verwandt. Te języki są pokrewne. Czeskisch und Polnisch sind verwandt. Czeski i polski też są pokrewne. Auch ukrainisch, russisch und so weiter. Czy ukraiński, rosyjski? Aber sind nicht dieselben Sprachen. Ale to nie jest ten sam język. Also mussten diese Leviten dem Volk den Sinn geben. Was heißt dies Hebräisch auf unserer Sprache, unserer heutigen Sprache? Sie mussten vielleicht übersetzen. A ci lewici właśnie musieli wyjaśniać te pisma. Musieli mówić, co z hebrajskiego znaczy po aramejsku. Może nawet musieli tłumaczyć na ich język. Vielleicht stand jeder dieser Leviten so hier und da eine Gruppe von 200 um sich versammelt. Sie hörten das Gelesene und dann diese Leviten sagten, dies meint so und so. Być może stali jeden lewita wśród grupy z około 200 osób i oni bardzo uważnie go słuchali, a on wyjaśniał im, to jest tak i tak.
so dass man das Gelesene verstand. Także to, co czytano, było zrozumiałe. Oder wie es kann heißen, sie machten das Gelesene verständlich. Albo, no, on to wyraził też innymi słowami, ale... Schon mal kann eine das nicht so gut im Vortrag tun. Manchmal niektórzy... Ja. Besonders wenn es schwer zu übersetzen ist. Nieraz niektórzy nie potrafią tak dobrze wyjaśniać słowa Bożego w wykładzie. Ich glaube, die Repeten haben erklärt, das meint so und so, und haben dann vielleicht gefragt, was hast du davon verstanden? Wie verstehst du diese Sache? Być może lewici pytali ludu, jak ty to rozumiecie, jak ty rozumiesz, albo ty tą rzecz? Das geschieht meistens in Sonntagsschulklassen und nicht bei Vorträgen. To najczęściej u nas dzieje się na szkółkach niedzielnych, nie zaś na wykładach. Und das ist sehr, sehr wichtig. To jest bardzo, bardzo ważne. Wir wollen nicht nur, ich meine, wenn ich hier stand und eine chinesische Bibel vorlese, was ich nicht tun kann, was hättet ihr aus dem Lesen einer chinesischen Bibel hier? To właśnie jest bardzo ważne, żeby tak było, bo gdybym ja teraz tu przed wami czytał Biblię po chińsku, chociaż nie potrafię, to co wy byście z tego mogli mieć? Weil ich nur Deutsch und Englisch spreche, muss ins Polnische übersetzt werden. A ponieważ ja tylko mówię w języku niemieckim i angielskim, to na polski musi być to przetłumaczone. Sonst hätten wenige von euch etwas davon. W przeciwnym razie niewiele z was coś by z tego miało. So. Ja. Dieser achte Vers ist sehr wichtig, dass Brüder in Versammlungen so tun, dass sie von Gottes Wort lesen, dass sie den Sinn geben und das verständlich machen. Ten werset jest bardzo ważny dla braci, którzy w zgromadzeniu usługują, żeby właśnie czytali ustęp za ustępem tak, żeby było to dla wszystkich zrozumiałe. Und wir finden dann, dass als die Leute hörten und hörten mehr und hörten mehr, das kam an ihr Gewissen. I my widzimy też, że lud słuchał i słuchał i słowo to dostrzegało ich sumień. Gott sagt, wir sollen dies tun und wir sollen das nicht tun. Bóg mówi, to macie czynić, a tego nie macie czynić. Wir haben falsch gemacht. Uczyniliście, oni zrozumieli, że uczynili źle. Und mit der Zeit fingen sie an zu weinen. I z czasem zaczęli płakać. In the end of verse 9 sagt, wenn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. I na koniec wersetu 9 czytamy, że lud płakał, gdy słuchając postanowień zakonu. Ja, das Gesetz sagt, du sollst nicht. Ponieważ zakon mówi, ty powinieneś, albo ty nie powinieneś. Und wir sind alle Übertreter. A my wszyscy jesteśmy przestępcami zakonu. Wer hat keine Lüge getan, gesagt? Ktoś z nas nigdy w życiu nikogo nie okłamał. Wer hat nie was genommen, das er nicht nehmen sollte? Kto z nas nie wziął nic, co do niego nie należało? Sogar Kinder. Wenn was Leckeres da steht, die muss er nicht gut wacht. Ja. Nawet dzieci czasami. Kiedy widzą coś, co bardzo im dobrze smakuje, a kiedy mama nie widzi, cały dom. Wenn es
wenn wir das Gesetz hören, das macht uns an. Kiedy słuchamy zakonu, to nas dotyka. Durch das Gesetz kommen wir nie zu Gott. Przez zakon nigdy nie przyjdziemy do Boga. Das beweist uns, dass wir Sünder sind. To nam udowadnia, że jesteśmy grzesznikami. Ja, das Volk weinte und sie mussten erinnert werden, dieser Tag ist dem Herrn, euer Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Tak, lud płakał, ale było trzeba mu przypomnieć, że dzień ten był poświęcony Panu i dlatego nie mieli się smucić i nie mieli płakać. Es war ein Festtag. To było święto. Und Vers 10 sagt, dass Ezra zu ihnen sagte, geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes, sendet Teile denen, für die nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Betrübt euch nicht, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. I w wersie 10 czytamy, że jest powiedziane: idźcie, najedźcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów, udzielcie się też tym, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość Pana jest waszą stroną albo siłą. Der starke Christ ist nicht der, der das längste Gesicht hat wie ein Pferd. Najsilniejszy chrześcijanin to nie jest ten, który ma największą twarz jak kon. Wenn wir uns am Herrn erfreuen, kiedy się cieszymy z Pana, wenn er groß vor uns steht, kiedy On jest wielki w naszych oczach, das gibt uns Stärke. To daje nam siłę. Wenn wir an uns denken, an unsere Sünden, an wo wir verfehlt haben, ja, das macht uns nicht stärker. Jeśli będziemy wciąż myśleć o naszych błędach, o naszych grzechach, o naszych zawodach, to to nas nie uczyni silnym. Und wir finden, dass die Leviten auch das Volk beschwichtigten. Sie sagten, seid still, der Tag ist heilig, betrübt euch nicht. Und das ganze Volk, Vers 12, ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile zu senden, um ein großes Freudenfest zu begehen. I dalej czytamy o tym, że Lewici uspokajali lud, mówiąc: uspokojcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. I lud rozszedł się, aby się najeść, napić i udzielić innym i urządzić wielką radosną uroczystość. Warum? Sie hatten das Wort und die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Dlaczego? Ponieważ oni rozumieli słowa, które im podano. Wir lesen im Römerbrief. Czytamy w liście do Rzymian. Verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Das ist Römer 2, Vers 4. Rzymian 2, 4. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Wir sind nicht zum Herrn gekommen durch die strenge Route. Wir haben von seiner Liebe gehört. Nie przyszliśmy do Pana kierowani rózgą, tylko słysząc o Jego miłości. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Zapłatą za grzech jest śmierć. Aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben durch Christum Jesum. Ale darem łaski Bożej, darem łaski jest życie wieczne przez Pana Jezusa. Und hier deswegen wurden die Leute nach Hause gesandt, sollten das Fest feiern. Sie verstanden, was Gott zu ihnen gesagt hatte. Dlatego ci ludzie tutaj zostali odesłani do swoich domów, aby móc
się cieszyć i świętować, bo zrozumieli, co Bóg chciał im przekazać. Und am zweiten Tag, Vers 13, versammelte sich die Hälfte des Volkes, die Hälfte der Väter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um aufmerksam auf die Worte des Gesetzes zu hören. Sie wollten mehr hören. I czytamy dalej w 13 wersecie tego rozdziału, że następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, żeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. Oni nadal chcieli słuchać tych słów. Die Güte Gottes hatte seinen Effekt in ihrem Leben. Dobroć Boża przyniosła owoc do ich życia. Die Hälfte brauchen vielleicht nicht jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Oni być może nie musieli codziennie chodzić do pracy. Das ganze Volk konnte nicht jeden Tag zusammenkommen. Lud nie mógł się zgromadzać każdego dnia. Aber die Hälfte konnten doch kommen und Esra, belehr uns mehr, lies uns mehr aus Gottes Wort. I oni przyszli do Ezdrasza i powiedzieli do niego: naucz nas więcej z Twojego słowa. Und was fanden sie? In Vers 14 lesen wir, dass sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Kinder Israel am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und dass sie verkündigen, einen Ruf ergehen lassen sollten durch alle ihre Städte und durch Jerusalem, sagen sollten, geht hin auf das Gebirge und holt Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Hütten zu machen, wie geschrieben steht. So ein langer Teil, vielleicht kann man für sich lesen. To są wersety teraz 14 i 15, niech każdy sobie sam przeczytaje, bo to jest drugi fragment. Sie sollten großes Fest haben. Oni mieli mieć wielkie święto. Das hat Gott in seiner Gnade im Gesetz geboten. To Bóg przekazał w swoim zakonie. Das Fest feiern die Juden heute noch. To święto obchodzą Żydzi do dziś. Aber nicht so, wie Gott gesagt hat. Ale nie tak, jak Bóg powiedział. Meine Frau und ich waren in Israel gerade zur Zeit dieses Festes vor 20 Jahren her. Gdzieś 21 lat temu razem z moją żoną byliśmy właśnie w okresie tego święta w Jerozolimie. Obrysałem im restaurant są zweige oben an der Decke hier und da. Zweige mit Blätter drauf. Aber dass man Hütten für sich baute, nee, das taten sie nicht. Widzieliśmy w restauracjach takie gałązki oliwne na dachach, ale nie, już ci mieszkańcy tam nie budowali szałasów. Dies war ein Fest am Ende der Ernte. To było święto pod koniec żniw. Ein Fest, wo man Gott danken sollte für seine Güte. To było święto, w którym należało dziękować Bogu za jego dobroć. Sie hätten manches andere finden können. Auch der große Versöhnungstag, wo man fasten musste. Wir lesen nicht, dass sie das sagen. Czytamy o tym, że oni mieli w tym czasie Ja. Sie fanden dieses Fest in Gottes Wort. Oni znaleźli to święto w Słowie Bożym. Zwischen diesem ersten Tag am siebten Monat. Pomiędzy tym pierwszym dniem siódmego miesiąca. Und diesem Fest war auch der große Versöhnungstag. A pomiędzy tym świętem przełasów było Dzień Pojednania. Das war der ernsteste Tag im ganzen Jahr. To był najbardziej poważny dzień w całym roku.
Dann wurden die zwei Ziegen gebracht. Die eine Ziege wurde aufgeopfert, die andere wurde in die Wüste gebracht. I były przynoszone wtedy dwie kozy. Jedna miała zostać, a druga miała być wypuszczona na pustynię. Die Sünden sollten in die Wüste getragen werden. A więc te grzechy miały, te winy miały być odesłane z bezdroża pustyni. Sie waren dann wieder für ein Jahr gedeckt. I były przez następny rok jakby zakryte. Aber Gott bewies in dies Fest. Ale Bóg tutaj daje to święto. Und wir lesen in Vers 16, und das Volk ging hinaus und holte Zweige herbei. Und sie machten sich Hütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen des Hauses Gottes, auf dem Platz am Wassertor, auf dem Platz am Tor Ephraim. I masz tam w wersie 16, że wyszedł lud i przyniósł i oddawał sobie szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego, i na placu przy bramie wodnej, i na placu przy bramie efraimskiej. Das ist das Wichtige, wenn wir was aus Gottes Wort lernen, wenn wir hören, was Gott eigentlich will, was ihm wohlgefällt, das sollen wir tun. I to jest właśnie najważniejsze, żebyśmy my, kiedy coś usłyszymy ze Słowa Bożego i dowiemy się, co jest mu miłe i co mu się podoba, abyśmy też to urzeczywistniali w naszym życiu. Ja, die ganze Versammlung tat es. Całe zgromadzenie czyniło to. Am Ende Vers 17 sagt, denn die Kinder Israel hatten nicht so getan seit den Tagen Josuas des Sohnes Nuns. I w 17 wersecie czytamy o tym, że synowie Izraelscy nie czynili tego aż od czasów Jozuego syna Nuna. In den Tagen Samuels, in den Tagen Davids, in den Tagen Salomos, Hiskias, diesen guten Königen hatten sie nie dies so getan, wie Gott sagte. Nawet od czasów Dawida, Salomona i wszystkich królów, którzy byli, Hiskiasza, którzy byli mili Bogu, oni tego nie czynili. Und in dem Christentum im Allgemeinen, die meisten Christen kennen nicht den Weg, den Gott uns zeigt, wie geehrt werden soll. I także wcześniej w całym chrześcijaństwie niewielu ludzi zna tą poprawną drogę, jak Bóg, w jaki sposób Bóg powinien być czczony. Im Allgemeinen kennen Christen wenig davon, versammelt zum Namen des Herrn Jesus zu sein. Ogólnie mało kto zna poprawną drogę zgromadzenia się do imienia Pana. In aller Einfachheit. Prostocie. Er in der Mitte. On pośród. Und wir ihn versammelt. A my zgromadzeni wokół Niego. Ja, das taten die ersten Christen. Tak, to czynili pierwsi chrześcijanie. Aber für die meisten ist das verloren. Ale niestety dla większości to, to już się straciło. Für 900 Jahre hatten die Israeliten dieses Waldhüttenfest nicht so gefeiert, wie Gott es wollte. Przez te wszystkie lata lud izraelski nie obchodził tego święta w taki sposób, jak Bóg tego chciał. Ja. Und es war eine sehr große Freude, wenn wir das tun, was Gott gefällt, was Gott gebietet in seinem Wort, das gibt Freude. Teraz tutaj czytam w 17 wersecie pod koniec, że zapanowała bardzo wielka radość. I także my, kiedy czynimy to, co Panu jest podobne, to podoba, co się mu podoba i co On mówi w swoim słowie, to wtedy będziemy szczęśliwi. This first bar, the ganze 8 Tage lang. To święto trwało przez 8 dni. Und es gab such Interesse für Gottes Wort. Man las im Buch des Gesetzes Tag Gottes Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang
Und am achten Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. I czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie od pierwszego aż do ostatniego dnia i obchodzono to święto przez 7 dni. 8 zaś dnia odbyło się uroczyste zebranie zgodnie z prawem. Und wenn dies alles vorbei war, jak się to skończyło, dann kommt Kapitel 9. To następuje rozdział 9. Am 24. Tag dieses Monats. 24. dnia tegoż miesiąca. Das Fest war vorüber. Było to święto zakończone. Aber sie kamen von sich selbst zusammen. Ale oni sami z siebie przyszli, znowu się zgromadzili. Und bekannten ihre Sünden vor dem Herrn. I pokutowali ze względu na swoje grzechy. Das Kapitel ist ein wunderbares Gebet. Bekenntnis. Ten rozdział jest cudowną modlitwą wyznania. Und da hatten sie noch nicht gelernt, was wir in Römer 7 lesen. A jednak oni nie doświadczyli tego, co my możemy czytać w Rzymian 7. Das Gute, das ich tun möchte, ja, das vermag ich nicht und so weiter. Ich muss die Verse noch lesen, aber dann kommen wir zu Ende. Rozdział 7 Rzymian. Ja, vers 15. 15 werset. Denn Mitte des Verses, denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Aber nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnenden Sünde. So weiter. Gdyż nie czynię, co ja chcę, ale czynię tego, czego nienawidzę. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry, ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Und Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? I werset 24. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Und dann kommt die Antwort. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also nun diene ich selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und so weiter. I następuje odpowiedź od razu, werset 25. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I następnie 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Teraz lange gebet endet mit ja jetzt, nun unser Gott, wir wollen dir von nun an dienen. Ta długa modlitwa tutaj w tym rozdziale kończy się tym, że oni chcieli służyć. Wir sind unter dem persischen König, können nicht alles tun, was wir wollen. My jesteśmy teraz pod panowaniem perskiego króla, nie możemy czynić wszystkiego, co nam się podoba. Aber wir machen unter uns einen festen Bund und wir unterschreiben dies. Ja, von nun an wollen wir dies tun, was du willst. Ale my teraz ustalamy to i też chcemy to podpisać, że chcemy czynić to, co tobie jest miłe. Und dieser Bund ist im 10. Kapitel, wo die Namen, die uns unterschrieben, sie wussten nicht, dass sie von sich selbst nicht alles tun konnten, was sie hätten tun sollen. I w wersecie 10 mamy opisane to przymierze i też imiona, którzy to podpisali. I oni nie wiedzieli, że nie są w stanie zrobić tego, co by chcieli. Und wir machen eigene Gesetze für uns manchmal. Und wir können sie nicht richtig ausführen. My też czasami robimy sobie różne postanowienia i
nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nie jesteśmy w stanie ich wypełnić. Aber was muss es für Ezra gewesen sein, als dieses große bei dem Volk erlebte, als nun das Gesetz lehren konnte und der Herr benutzte das Gesetz zum Segen für das Volk. Ale cóż musiało to być dla Ezdrasza za przeżycie, kiedy on mógł nauczyć z tego zakonu i on stał się wielkim błogosławieństwem dla ludu. Vielen Dank für die Übersetzung. Vielen Dank für eure Geduld bei diesem langen Vortrag. Aber ich wollte nicht aufhören, bis das ich wenigstens etwas zu Ende kam. Dziękuję bardzo Wam za cierpliwość, ale nie chciałam kończyć wcześniej, zanim nie powiedziałam najważniejsze.